Okej, okay, jeszcze trzeba to... Cześć wszystkim, witam was w kolejnym vlogu. Mamy już 7 marca, godzinę około 17. Skończyłam dzisiaj troszeczkę wcześniej niż zazwyczaj, z czego się bardzo cieszę, bo odwołali nam po prostu jedne zajęcia, więc to jak najbardziej na plus. A kolejny plus dzisiejszego dnia jest taki, że przyszła do mnie paczka, moje zamówienie ze strony Kokolita, więc chciałam to z wami razem otworzyć. W sumie to nie mówiłam Anecie, co zamawiałam, bo chciałam jej zrobić niespodziankę, chciałam to otworzyć razem z nią, ale jeszcze jej nie ma w domu i stwierdziłam, że jestem za bardzo niecierpliwym człowiekiem i po prostu nie będę w stanie wytrzymać jeszcze godziny, czy nie wiem ile jej zajmie w sumie przyjechanie tutaj do domu, więc otworzę ją razem z wami, a potem po prostu pokażę, jakie produkty sobie zamówiłam. Więc teraz zgubiłam nożyczki, chwila. Były pod poduszką. Jestem na maksa podekscytowana tą paczką, dlatego że jest tutaj dokładnie 5 rzeczy, które sobie zamówiłam i które bardzo chciałam od dłuższego czasu przetestować. W sumie tylko jedna rzecz to jest rzecz, którą już kiedyś testowałam. Okej, okay, jeszcze trzeba to... Nie powinnam chyba potrząsać aż tak tą paczką, no ale cóż. Tak wygląda opakowanie. Powiem wam szczerze, że pierwszy raz zamawiałam coś z Kokolity, zawsze to był Minty Shop albo kosmetyki z Ameryki. Postarałam się to otworzyć jak najlepiej potrafię. Spoko, ja sobie radzę. Nie ma żadnego... problemu. Teraz powinny się rozdać takie, wiecie, oklaski. Wiecie czemu? Bo otworzyłam paczkę nie od tej strony, co trzeba. Brawo, dlatego to się tak ciężko otwiera. No brawo, Marysia, serio. O, no widzicie? No. O, dlaczego ja jestem taka głupia? Tak to wygląda w środku. Na wierzchu tutaj widzę... Minus 10%, specjalna zniżka dla ciebie, kod rabatowy, ważny do 10 kwietnia, więc ja pewnie z tego nie skorzystam. Pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam, czekajcie, położę to, jest to kredka do brwi z Catrice, nazywa się Eyebrow Stylist i ja mam kolor 020 Date with Ashton i zaraz zobaczymy, jaki to ma w sumie kolor, chociaż, wiecie co, nie mam pewności, ale chyba Aneta używa takiej kredki do brwi. Taki ma kolorek, w sumie w aparacie wydaje się trochę mocna, ale myślę, że jest dosyć podobno do tego koloru, więc będę sobie testowała. Z drugiej strony mamy taki grzebyczek, więc na pewno dam wam znać, jak mi się sprawdza, bo właśnie powiem wam szczerze, że ja nigdy nie używałam kredki do brwi, więc to mnie bardzo ciekawi. Kolejną rzeczą są sztuczne rzęsy z Ardell, bo to jest w sumie jedna firma ze sztucznymi rzęsami, z którą miałam styczność. W sensie kiedyś kupowałam kępki od nich i bardzo dobrze mi się sprawdzały, były spoko jakościowo i używałam je kilka razy, bo wiadomo, że nie wrzucałam ich po jednym użyciu. I naprawdę były wytrzymałe, nie niszczyły się tak jakoś bardzo szybko, więc postanowiłam sobie zamówić takie całościowe rzęsy. I one mają numer 110 z tego, co tutaj widzę. To są jedne z takich delikatniejszych, bo też nigdy nie miałam takich całościowych rzęs, więc nie wiem, jak to będzie na mnie wyglądało. Wolałam, wiecie, nie przesadzić. Lepiej mieć troszeczkę delikatniejsze, chociaż wydaje mi się, że one będą idealne. Zobaczcie sami. Zamówiłam je głównie ze względu na wesele, które szykuje mi się w kwietniu, wesele mojego kuzyna, więc na pewno będę przed tym weselem testowała, żeby nie było przypału. I jak będą fajnie wyglądały, no to na pewno pojawią się na moich oczach właśnie w dniu wesela. Dalej mamy... O, dobra, widzę. Tutaj jest podkład. Chwila, bo znowu zgubiłam nożyczki. O matko, to jest coś, co ja kocham, czyli folia bąbelkowa. Dobra, nie będę was denerwować. Potem sobie popstrykam, będę wkurzała Anetę, jak wróci. Matko, jakie to jest zimne. No dobra, jest trochę zimno na dworze, ale pociepliło się, nie, tak się nie mówi. Ociepliło się. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w poprzednim vlogu wam powiedziałam, że mieliśmy minus 14, nawet potem było minus 16 stopni, tak teraz na pewno jest na plusie, bo jest zdecydowanie cieplej i bardzo mi się to podoba. W każdym razie kupiłam sobie mój ulubiony podkład z Bourjois, czyli Healthy Mix w kolorze 51 Light Vanilla. Ja go już używałam z rok, dwa lata temu wydaje mi się i naprawdę był bardzo fajny, więc kupiłam go sobie ponownie. Kolejną rzeczą, aha dobra wiem, to jest mgiełka do utrwalania makijażu z Golden Rose. W jednym vlogu prosiłam was, żebyście poleciły mi
jakąś fajną mgiełkę do utrwalania makijażu, do ściągania takiej pudrowości z twarzy, bo strasznie mnie zdenerwuje taki efekt. Wiecie co, ja to otworzę, bo nie chcę was wkurzać tym szeleszczeniem. No i kilka dziewczyn do mnie napisało wiadomości prywatnej na Instagramie i właśnie poleciło mi tą mgiełkę z Golden Rose, która się po prostu nazywa Makeup Fixing Spray i ona tutaj ma za zadanie właśnie utrwalić ten makijaż i ściągnąć tą pudrowość, czyli to, o czym wspomniałam wcześniej. Jestem bardzo ciekawa tego produktu, bo nie była ona droga, kosztowała chyba 18 zł, a jak patrzyłam na przykład na mgiełki z Maca, które chodziły po 100 czy więcej, to tak troszeczkę mi się odechciewało, że tak powiem, więc będę testowała jutro. W sumie ją przetestuję, jak będę się szykowała na zajęcia i dam wam koniecznie znać, czy jest po prostu warta swojej ceny, zresztą tak samo jak wszystkie te produkty. I słuchajcie, ostatnia rzecz to jest coś, na co też jestem bardzo podekscytowana, ponieważ jest to puder, ale puder taki niezwykły, tylko sypki, że tak to powiem. Jest on z firmy Ecocera i jest to puder ryżowy, taki fixer. Tak wygląda na pewno, jeśli oglądacie YouTube'a, makijażowe jakieś kanały, czy czytacie vlogi, czy generalnie się interesujecie makijażem. Tak troszeczkę, bo wiecie, ja nie jestem jakimś wielkim makijażowym freakiem, a słyszałam o tym bardzo dobre opinie i generalnie dziewczyny go zachwalały. W sumie zastanawiałam się, czy kupić sobie właśnie ten ryżowy, czy kupić sobie bambusowy, czy jeszcze był bananowy, ale stwierdziłam, tak z opisu, z opinii i tak dalej, że chyba ten ryżowy będzie najlepszy. Aneta też go ma i bardzo poleca. Nie chcę go tutaj przychylać, bo się boję, że się wysypie. To by było tyle, jeśli chodzi o moje zamówienie. Teraz całe moje łóżko jest w folii bąbelkowej, więc mam nadzieję, że taki open box wam się spodobał. Napiszcie koniecznie, czy wy ostatnio zamawiałyście coś przez internet z jakichś drogerii internetowych, albo co ostatnio sobie kupiłyście, nie wiem, w Rossmanie, w Hebie, czy w Hebie, w Hebe, czy cokolwiek. Bardzo chętnie poczytam, jeśli macie na przykład jakieś takie fajne kosmetyki, które są waszymi ulubionymi, na przykład jakieś pudry, czy jakieś podkłady, czy tusze do rzęs, korektory, cokolwiek. Po prostu jakiś kosmetyk, który bardzo lubicie, który wam się super sprawdza, to dajcie znać w komentarzu, bardzo chętnie poczytam i też może znajdę coś fajnego, nowego, co będę sobie mogła kupić, chociaż na razie to ja będę głodowała chyba przez miesiąc, bo wydałam tyle pieniędzy, że nawet nie chcę o tym myśleć. No. Aneta właśnie wróciła do domu i mi przerwała moją myśl. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że w sumie tak przemyślałam sobie sprawę z tym kodem minus 10%, no i mogłabym go dać którejś osobie z was, więc jeśli jest tutaj jakaś osoba zainteresowana, która chciała sobie zrobić zamówienie na stronie Kokolita, to może napisać w komentarzu na przykład fioletowy sweterek, o, bo dzisiaj mam fioletowy sweterek i wtedy ja sobie z tych wszystkich komentarzy wylosuję jeden komentarz i to będzie ta zwycięska osoba, która wygra magiczny kupon minus 10% do Kokolity. I jeszcze słuchajcie, najlepiej gdybyście napisali mi w komentarzu właśnie obok tego fioletowego sweterka swojego Instagrama, bo tam będzie mi po prostu najłatwiej się z wami skontaktować w prywatnej wiadomości, tak więc taki mini spontaniczny konkurs, mam nadzieję, że osoba, która wygra, będzie zadowolona i że po prostu skorzysta, no bo mimo, że to jest minus 10%, to wiecie, ja nie chcę, żeby to się zmarnowało i wolę go dać po prostu wam. To jest, przypominam, do 10 kwietnia, więc ten vlog pojawi się, mam nadzieję, niedługo, dosyć szybko i będziecie mieli jakoś tak około miesiąca na zrealizowanie tego kuponu. Marzelki, jeszcze ja zjadłam! No. Poznajesz część rzeczy? No, poznaję. Właśnie, jak odpakowałam, to się szczaiłam, że ty, bo na pewno masz ten puder identyczny. No. A masz taką samą kredkę? Bo ja nie wiem właśnie, bo ty miałaś coś z Catrice, to jest chyba jedna. No. Nie wiem, czy nie. A jaki masz kolor? Chciałabym sprawdzić, ale mi się ręka trzęsie. No widzę właśnie. Hej, witam was kolejnego dnia. Mamy 12 marca, godzinę 13:15. Jak mogliście zobaczyć, to ja dopiero myłam zęby, twarz, nałożyłam sobie maseczkę, bo moja skóra ostatnimi czasy naprawdę nie jest w dobrym stanie. Znaczy, wiecie, polepsza się to wszystko i jesteśmy na po prostu na dobrej drodze, żeby do wakacji moja skóra wyglądała
bardzo dobrze i żebym nie musiała się aż tak malować, bo wiadomo, wakacje, podkłady, te wszystkie korektory to jest najgorsza rzecz, bo to wszystko wam spływa, jest gorąco, więc chciałabym ogarnąć moją skórę. Wiecie, mamy dopiero połowę marca praktycznie, więc jeszcze troszeczkę czasu przed nami. Mam nadzieję, że uda mi się tą moją skórę ogarnąć. Poza tym chciałabym trochę zmienić moją pielęgnację, bo wydaje mi się, że moja skóra mogła się przyzwyczaić na przykład do kremów, których używam. Znaczy, jeśli chodzi o maseczki, to zmieniam je tak dosyć regularnie i co chwilę używam jakiejś innej. No i właśnie kontynuując temat taki pielęgnacyjny, to chciałam się was zapytać, czy macie do polecenia jakieś fajne kremy na dzień, kremy na noc, albo jakieś kremy pod oczy na przykład, bo bardzo chętnie chciałabym coś nowego potestować, żeby zobaczyć, co tam będzie działało dobrze na mojej skórze, więc dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj już wracam do Wrocławia, mam pociąg o 19:19, więc jeszcze mam kilka dobrych godzin. Chciałabym sobie rozpisać słówka na angielski, bo jutro mam kartkówkę. Chciałabym się spakować, oczywiście to jest bardzo ważne, ale to pakowanie to mi zajmie, wiecie, z 15 minut, bo to już jest taka totalna rutyna. Oglądam sobie też Scam, ale Scam francuski, bo właśnie ostatnio, wczoraj dokładnie, jakoś tak zobaczyłam jakiś filmik chyba na Facebooku, fragment właśnie z jakiegoś tam odcinka czy jakieś zdjęcia, już nie pamiętam co to było, właśnie z tej francuskiej wersji i zaczęłam sobie oglądać i jestem na odcinku 5, tak szczerze powiedziawszy, to nie ma tutaj totalnie nic jakiegoś takiego wow, ale oglądam te odcinki, bo w sumie w pierwszym sezonie Scam jakoś tak wkręciłam się chyba dopiero w połowie, no ale jakoś tak jestem, może to jest złe właśnie, że ja jestem już trochę taka uprzedzona do tej francuskiej wersji, że to jest już taka podróbka jak dla mnie tego oryginalnego Scamu. Mimo wszystko niektóre postacie mi się podobają, niektóre nie za bardzo. Myślałam, że ten francuski Scam to będzie coś zupełnie innego, będzie w ogóle inna historia, a tu jest dosłownie wszystko tak samo jak w tej oryginalnej norweskiej wersji. I to sprawia jeszcze bardziej, że mi się to nie podoba tak bardzo, w sensie dla mnie to jest takie, wiecie, ja sobie to mogę włączyć, mogę to oglądać, ale to nie jest nic specjalnego i tak szczerze to nie wiem, czy jest w ogóle sens to oglądać, ale tak jak powiedziałam, chciałabym zobaczyć większość przynajmniej odcinków, żeby tak móc ocenić, no bo tak jak mówię, dopiero jestem na 5 odcinku pierwszego sezonu, ale i tak z tyłu głowy mam takie, że to jest taka podróbka, no nie wiem, dajcie znać, jeśli oglądacie francuską wersję Scam, albo oglądaliście kilka odcinków, co myślicie, bo jak dla mnie to jest takie... Charles, c'est le mec le plus beau et le plus sexy du lycée. Sans avec ce Charles. Je fais les entrées par 10. Une petite intello, en fait. Ouais, voilà. Mm-hmm. J'aime bien. Bon, on va chez moi. Est-ce qu'il m'avait pas dit à sa mère qu'on est ensemble? Mamy już kolejny dzień, ale przypomniałam sobie, że nie zakończyłam tego vloga, tak więc dziękuję wam serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że on się wam spodobał. Pamiętajcie też o takim moim mini, bardzo spontanicznym konkursie, który wynikł na początku tego vloga. Jeśli chcecie wygrać kod na -10% do sklepu internetowego Kokolita, to wystarczy, że w komentarzu napiszecie fioletowy sweterek. Dodatkowo napiszecie swoją nazwę na Instagramie, bo tak mi będzie po prostu najłatwiej się skontaktować ze zwycięzcą. Powiedzmy, że dzisiaj dodam tego vloga, to macie czas, poczekajcie, otworzę kalendarz i zaraz wam powiem. Macie dokładnie tydzień, czyli czas do 20 marca do 23:59 i 21 marca już postaram się wybrać zwycięzcę i powiedzieć wam jak najszybciej w jakimś vlogu i poza tym też właśnie napiszę do tej zwycięskiej osoby. Tak więc dobra, bo miałam tylko zakończyć vloga, a już gadam tutaj bardzo długo. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmiku już niedługo. Bye!